Teoria Herberta Spencera podłożyła podwaliny pod ewolucjonizm w socjologii, a na jego pracach wychowało się kilka pokoleń socjologów. Obecnie na jego twórczość patrzy się zarówno z podziwem wynikającym z obszerności jego pracy, jak i z pewną ostrożnością czy pobłażliwością, która ma swoje źródło w niezachwianej, pozbawionej wątpliwości wierze Spencera, że dostępny mu zespół pojęć i metod badawczych jest zupełnie wystarczający dla potrzeb opisania materii społeczeństwa. Jako bliski przyjaciel Karola Darwina, a także człowiek w pełni wierzący w czyniący się w epoce wiktoriańskiej postęp technologiczny, Spencer był ewolucjonistą. Wyróżniał trzy fazy, gdzie jedna w drugą przechodziła w sposób bardzo płynny, także często ciężko wyróżnić poszczególne kroki. Ewolucję nieorganiczną, która przechodziła w organiczną, a cały cykl wieńczyła ewolucja ponadorganiczna, choć ta ostatnia obwarowana jest pewnym warunkiem koniecznym dla jej wystąpienia. Tym warunkiem jest rozgraniczenie dwóch wymiarów natury ludzkiej, wymiaru pierwotnego i społecznego, który pojawia się w toku ewolucji. Według Spencera człowiek ewoluował w arystotelejskie zwierzę społeczne, zaś samo społeczeństwo nie zostało stworzone odgórnie, jak twierdziło wielu mu współczesnych. Ewolucja ponadorganiczna zachodzi, gdy wzrasta liczba ludności. Ten wzrost popycha jednostki do współpracy i wzmożonej aktywności intelektualnej, choćby na polu wynalazczości. Kolejnym ważnym punktem są instytucje społeczne, nazwane tak dopiero w późniejszych wydaniach jego prac. Wcześniej były określane w szerszy sposób jako regulacje, systemy nacisków czy rządy. Te, jak wszystko, dzieli na kilka typów. Domowe, czyli rodzina, obrzędowe. W te kategorie wpisują się wszelakie obyczaje, które są według niego najpotężniejszymi instytucjami, jednocześnie słabnącymi od zarania współczesnego mu społeczeństwa. Polityczne powstały wraz ze zwiększoną organizacją społeczną i związaną z nią eskalacją konfliktów z poziomu jednostek na społeczeństwa. Kościelne mają za zadanie utrwalać idee i uczucia społeczne, choć religia jako taka powstała według niego raczej z powodów psychologicznych. Ostatnimi są instytucje przemysłowe i zawodowe. Powstają one z coraz większej specjalizacji pracy jednostek i walczą one o coraz większą niezależność od instytucji politycznych, by wedle prognoz je zastąpić. Jako zagorzały zwolennik ograniczenia wpływu państwa na jednostkę i wojen, nie był zwolennikiem twierdzenia, jakoby kiedyś było gorzej. Uważał raczej, że dopiero jego czasy są takimi, w których należy zmienić organizację społeczeństwa. Spencer, podobnie do Comta, sądził, że społeczeństwo tworzy jakiś funkcjonujący organizm, gdzie każda instytucja spełnia sobie właściwą rolę. Uważał również, iż instytucje społeczne nie powstały w wyniku świadomych procesów, a jako ukonstytuowanie oddolnych, spontanicznych rozwiązań. Ponadto według niego jedynym sposobem na zrozumienie instytucji jest spojrzenie na historię jej przemian i pochodzenie, zaś zebrane ze względu na funkcję zespoły instytucji społecznych tworzą organizm, jakim jest społeczeństwo. Rozwinął organicyzm Comta o kryteria obustronnych podobieństw między społeczeństwem a organizmem. W obu wzrasta masa, w obu zachodzi coraz większa specjalizacja poszczególnych narządów, w obu części wzajemnie się potrzebują, w obu ważniejsza od samego narządu jest jego praca. Podobieństwa prowadzą do różnic. Są one o tyle ważne, że Spencer próbował niby pogodzić skrajny kolektywizm organicyzmu z wyznawanym przez siebie indywidualistycznym libertarianizmem. Społeczeństwo nie ma kształtu, instytucje, czyli organy społeczeństwa, porozumiewają się ze sobą za pomocą symboli. Brak centralnego ośrodka czucia i świadomości ogranicza możliwość specjalizacji społeczeństwa. Organy społeczeństwa nie zajmują stałej przestrzeni. Według Spencera społeczeństwo jest niczym więcej jak tylko nazwą zbiorową dla jednostek, z drugiej będąc przekonanym o słuszności organicyzmu. Pogodzenie tych dwóch poglądów było największym problemem teorii Spencera. Na łamach swoich prac znajduje dla tej sprzeczności różne wyjaśnienia. Precyzował ją słowami: właściwości części składowych determinują właściwości agregatu. Czasem stwierdzał, że chodzi jedynie o zasadnicze właściwości, czasem uważał, że wyznaczane są jedynie granice całości. Jest rozdarty pomiędzy określeniem człowieka jako pojedynczej, pełnej, zamkniętej całości, a uznaniem, że jednostka nie jest sama z siebie zdolna do stworzenia społeczeństwa. Zaczyna studiować ludy pierwotne i dochodzi do pewnego wniosku.
Człowiek z początku był wyposażony w pewne cechy intelektualne, które podczas ewolucji, zwłaszcza ponadorganicznej, zaczęły tracić na znaczeniu i wpływie. To prowadzi do stworzenia się pewnego cyklu. Cechy całości powstają z cech części, są zależne od całości i zmian, jakim ona ulega. Ewolucjonizm Spencer rozwinął o dwa podzbiory: klasyfikację opartą na biologicznym podziale organizmów i czysto socjologiczną typologię. Klasyfikował społeczeństwa na proste, złożone i wielokrotnie złożone. Każda kategoria klasyfikacji zawierała w sobie kilka przykładów z historii bądź ówcześnie istniejących społeczeństw. Typologia oparta była na osi militarne-industrialne. Złożoność społeczeństwa w klasyfikacji Spencera była bezpośrednią wynikową jego liczebności. Społeczeństwa proste to takie, gdzie wszystkie jednostki się znają, a hierarchia nie istnieje lub jest w zalążku. Im bardziej rozbudowana jest struktura władzy czy specjalizacja pracy, tym bardziej społeczeństwo było złożone. Poza klasyfikacją jest również typologia. Wyróżnione zostały w niej dwa skrajne typy – społeczeństwa opierające się na solidarności militarnej i industrialnej. Solidarność militarna istniała w społeczeństwach, które były rządzone przez silną, centralną władzę, która była nakierowana na konkurencję o zasoby i teren z innymi. Społeczeństwa industrialne, wedle Spencera, dopiero się kształtowały, stąd on sam mówił, że ciężko mu je w jakiś bardziej jednoznaczny sposób opisać. Uważał jedynie, że pewnym wyznacznikiem takiego społeczeństwa jest przeniesienie ciężaru z konkurencji z innymi na zapewnianie dobrobytu swoim członkom. W społeczeństwie militarnym istniał według Spencera oparty na posiadaniu ziemi podział na panów i robotników. Panowie walczą, robotnicy zapewniają wszystko, co do walki jest potrzebne. Każdy typ społeczeństwa według Spencera wzmagał w obywatelach pewne cechy psychologiczne. Społeczeństwo militarne wzmaga posłuszeństwo, brak inicjatywy, pewność o niezmienności tego układu społecznego, zamiłowanie do rutyny, lojalność. Drugi typ jest z założenia dokładnym przeciwieństwem. Bez jednej centralnej, silnej władzy, co umożliwia jednostkom swobodne, oddolne regulowanie stosunków pomiędzy nimi. Państwo miało jedynie chronić interesy jednostek, które są dla siebie bardziej nawzajem partnerami i postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami. Co ciekawe, w bardzo krytyczny sposób wyrażał się o swojej ojczystej Anglii. Uważał ją za mocno militarne społeczeństwo, co więcej takie, które po chwilowym zwrocie w kierunku bycia industrialnym znów się militaryzuje. Teoria Spencera nie była nieskazitelna, skupił się co prawda mniej na cechach szeroko rozumianego ducha, a bardziej na strukturach społecznych i podpierał się badaniami. Jednak jego sposób wyjaśnienia przemian owych społeczeństw był tak szeroki, że momentami ze sobą sprzeczny. Widział trzy możliwe źródła wyjaśnień. Przyrodę, przyrodę zmienioną przez człowieka i człowieka jako takiego. Socjologia Spencera wzięła sobie za cel heroiczne zadanie, jakim jest pełen opis społeczeństwa. Wytyczył na drodze do niego nowe szlaki, choć kręte służyły, a po naprostowaniu służą kolejnym pokoleniom badaczy. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, w którym dasz mi znać, co uważasz o moich filmach, co mógłbym w nich zrobić lepiej. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie.